Słuchajcie, właśnie odbyliśmy kilkudniową, powiem tak, a może nie przygodę, ale kilkudniowe doświadczenie życia w More Project. Powiem wam tak, że rzeczy, które zobaczyliśmy, których doświadczyliśmy, są dla mnie po prostu szokujące, tak? Powiem tak, że ciężko zrozumieć głębi tego biznesu, dopóki się tutaj nie przyjedzie i nie zobaczy, co my razem jako zespół możemy zrobić fantastycznego, tak? Ja wiele razy słuchałem Sergio ze sceny, jak mówił o sponsorowaniu dzieci, o tym, żeby pomagać, o tym, że po prostu firma jest zbudowana w koło More Project, tak, że to jest serce firmy. Natomiast powiem wam tak, że kompletnie tego, może tak, w porównaniu do tego, gdzie byłem, wtedy mi się wydawało, że okej, okay, rozumiem, trzeba sponsorować dzieci, tak? Natomiast powiem, że to było kilka procent w porównaniu do tego, co rozumiem na dzień dzisiejszy, odnośnie jak wielka moc kryje się w ogóle po prostu w całym temacie. Także Kasia, może ty mówisz o swoich doświadczeniach, co? Naprawdę to, co Sergio robi tutaj w Brazylii, tego nie da się opisać. I wierzcie, bardzo niedużym nakładem możemy pomóc tym dzieciom tutaj. Ja wiem, że ludzie potrzebują pomocy wszędzie na świecie, ale odnoszę takie wrażenie, że to, jak wygląda życie w favelach w Brazylii, to nie ma takich zakątków w Polsce. Nie ma nawet takich zakątków w Polsce. Ja w ogóle myślę tak, że wiadomo, że ludzie potrzebują wszędzie pomocy, natomiast to doświadczenie, tak? Ja wierzę, że po prostu każdy biznes partner Dream Teamu, każdy biznes partner, który utożsamia się z firmą, powinien tutaj po prostu postawić sobie cel, żeby tutaj dojechać, żeby to wszystko zobaczyć, żeby tego wszystkiego doświadczyć. To będzie podróż twojego życia. Bez wątpienia dla mnie jest to podróż mojego życia. Do tej pory zobaczyłem ponad 40 krajów, blisko 50 krajów. I powiem wam tak, że to doświadczenie, które tutaj zostało mi zafundowane w More Project, po prostu to jest szok na wielu różnych płaszczyznach, tak? Jak Sergio mówił, it's all about love, tak? To wszystko chodzi o miłość. Powiem wam tak, jak widziałem po prostu, co się dzieje z tymi dziećmi, w jaki sposób jakie oni mają relacje, tak? Co się dzieje, z czego te dzieci wychodzą. Tam cały czas chodzi o coaching, tak? Ale powiem tak szczerze, że coaching w porównaniu przy tym, co widziałem u Sergio, to jest, powiem tak wam szczerze, kaszka z mleczkiem, tak? Jak widzę, co on daje tym ludziom, w jaki sposób po prostu podchodzą do tego. Cały projekt, cały program, jak mówi, ma na celu podniesienie wysokiej samooceny, podniesienie samooceny dla tych dzieci, dla tych osób, dla tych nastolatków, tak? I one nie muszą się prostytuować, te kobiety, te dziewczynki, tak? Bo to jest po prostu 10, 12, 13, 15 latki, tak? I chłopcy nie muszą po prostu ginąć na ulicy. Coś, co mnie wczoraj zaszokowało, historię, którą opowiedział, której nie opowiadał do tej pory, której po prostu nie słyszałem nigdy wcześniej, tak? Gdzie mówił tak, że ja nie potrafię tego nawet w jednej dziesiątej przetransferować. Gdzie mówił o tym, że był chłopczyk w projekcie, który zrezygnował, tak? Który po prostu odszedł do życia w narkotykach, tak? I Sergio traktuje to jako porażkę jego i zespołu, ponieważ oni nie zrobili wystarczająco dobrej pracy, żeby móc zapewnić tyle atrakcji, tyle dobrych rzeczy, żeby móc utrzymać tego chłopaka, tak? On mówi, że nie daje mu więcej jak 6 miesięcy i ten chłopak zginie, po prostu zginie, tak? Osoba, która jest w projekcie, która podawała nam posiłek, pożywienie, tak? 3 razy dziennie. On mówi po prostu, no ona jest smutna, jest matką 10 dzieci, 10 dzieci i kilka miesięcy temu. Jej syn został zastrzelony przez policję, ponieważ po prostu był w koło biznesu narkotykowego, tak? Po prostu kręcił się w koło tego, chciał być, w cudzysłowie, z mafiozami. I zastrzelony, gdzie krzyczał po prostu do matki, mamo, mamo, i ona słyszała bam, 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 tak? Jak to opowiedział, po prostu szokujące rzeczy, tak? I on z tymi wszystkimi ludźmi dealuje, nie dealuje, on tych wszystkich ludzi wyciąga i jego zespół Sergia wyciągają tych wszystkich ludzi do normalnego życia, tak? Poprzez budowanie z nimi prawdziwych relacji, poprzez okazywanie im szacunku, poprzez po prostu szereg różnych metod, które mają wypracowane, robią to od ponad 20 lat, tak? Także jest to po prostu szokująca inicjatywa, szokująca koncepcja. Druga historia, którą opowiedział, gdzie na przykład po prostu
jest lord narkotykowy, tak? Drug lord. I nie jest to po prostu drug lord, nie jest to lord jak z filmów, tak? Mówimy tutaj o favelach w Brazylii, czyli po prostu ruinie całkowitej. I mówi, że ma po prostu 20 zarejestrowanych dzieci, tak? Plus jeszcze sporo niezarejestrowanych, tak? Gdzie spędza noce w różnych miejscach, przychodzi po prostu do danego domu i uwaga, matki oddają swoje córki dla tego gościa, nie tylko dlatego, za miskę ryżu, za to, żeby po prostu być może ta dziewczynka się spodobała i miała w cudzysłowie bezpieczeństwo, tak? Żeby mu się całkowicie oddała, żeby miała dzieci, tak? Z tym właśnie człowiekiem, ponieważ on ma pieniądze. Jakie pieniądze? Brudne pieniądze, ale to dla nich nie ma znaczenia, bo po prostu jest tutaj tak szokująca sytuacja, tak? Gdzie po prostu jedyną nadzieją dla tych dzieci jest właśnie i dla tych osób jest właśnie po prostu wyjście tego typu poprzez po prostu lordów narkotykowych. Są to szokujące rzeczy, tak? I po prostu on tych wszystkich te osoby tyle ile może, bo jest tutaj łącznie w Brazylii 50 milionów ludzi mieszkających w skrajnej biedzie w fawelach. Okej? To nie jest bieda, że ktoś ma dom, dach nad głową. Po prostu to jest pobojowisko. I więc nie da się wszystkich uratować. On odbudowuje dla nich domy za pieniądze, które również dzięki Monavi, dzięki naszej pracy, dzięki ludziom, którzy pomagają, którzy sponsorują dzieci, którzy dają różnego rodzaju donacje na projekt, wspierają finansowo projekt. Tak? I dzięki całej koncepcji, dzięki temu, że my robimy to, co robimy, tak jak on mówi, że on wszystko jedyne, co od nas chce, to nie chce, żebyśmy się tu przeprowadzali, nie potrzeba, żebyśmy się tu przeprowadzali, tak? Tylko żebyście wy zostali czarnymi diamentami, diamentami niebieskimi i czarnymi, tak? Diamentami, żebyście osiągnęli swoje pozycje i żebyście mogli jego wesprzeć i po prostu to wszystko, co tu się dzieje, robiąc to, co robicie, to, co lubicie robić, to, co umiecie robić najbardziej. Dla mnie to jest zupełnie kolejny inny wymiar, inna bajka tego, co do tej pory rozumiałem, co mamy do zrobienia w tym biznesie i nie tylko, tak? Także po prostu szokująca sytuacja, kiedy on po prostu remontuje te domy, ma na utrzymanie, słuchajcie, wykarmienie 600 dzieci, tak? 600 dzieci po prostu ma na 3 posiłki dziennie do wykarmienia, nauczyciele, dach nad głową, po prostu opieka medyczna, tak? Coaching, trening, ja nawet nie nazwę tego coachingiem, treningiem. To, co oni tam robią, po prostu uczą ludzi innego życia. Tak jak mówi, podkreśla, nie chodzi o to, żeby wyciągnąć dzieci z faweli, tylko żeby wyciągnąć fawelę z dzieci, tak? Żeby zabrać fawelę z dzieci. I tak jak wczoraj opowiedział, że jak dziecko rodzi się w fawelach, to jest problem. To jest po prostu gigantyczny problem. I dlaczego? Dlatego, ponieważ to dziecko albo będzie handlować narkotykami, albo będzie w tym momencie po prostu prostytuować się i właśnie po prostu rodzić dzieci, a będą te dziewczyny, będą rodzić dzieci. I tak jak mówią, że oni mają dużo mężczyzn, tak? Że mają mnóstwo mężczyzn w fawelach, ale nie mają mężów i nie mają ojców. Tak? Po prostu nie mają, tak? Po prostu ci ludzie giną, to są chłopcy, tak naprawdę jak mówimy o lordach narkotykowych, to są chłopcy, tak? Z karabinami, z maszynowymi pistoletami, z bronią i po prostu jest szokująca sytuacja. Także po prostu cały czas to dziecko to jest problem od każdej strony, tak? Z każdej strony jest to problem i jeśli, tak jak on mówi, jeśli dawał przykład, tak? Matka, która ma 6 dzieci, tak? I nie wie z którym ojcem, tak? Ponieważ po prostu przychodzą tam mężczyźni i po prostu koniec, tak? Są to szokujące w ogóle rzeczy, szokujące sprawy. I ma dzieci, tak? I te dzieci idą do biznesu narkotykowego i giną. I giną po prostu na ulicy, tak? Ponieważ tutaj nie wsadza się ludzi z narkotykowego biznesu do więzienia, tak? W więzieniach, jak go powiedział, nie ma, ja jestem po resocjalizacji, tak? Pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej. Natomiast po prostu polskie więzienia są, wiecie, po prostu swego rodzaju, wiadomo, nikomu nie życzę, ale hotele, tak? Natomiast po prostu tutaj, że śpią na stojąco, że po prostu w celi, która jest dla 10 osób, tam jest 50-100 osób zapakowane w miejscu, które powinno być dla 10 osób. Na stojąco śpią, na stojąco po prostu robią zmiany, żeby spać po kilka godzin, ponieważ nie mogą się położyć jeden koło drugiego. Jest to chyba tylko mi się Oświęcim po prostu wyświetlał, jak słyszałem rzeczy, które opowiadał a propos całego tematu. Więc jest to szokujące miejsce, szokujące doświadczenie.
A najciekawsze jest to, że my możemy w jakiś sposób pomóc, tak? Jak cały czas mówię, Sergio, robisz niesamowitą robotę, tak? Robisz wyjątkowe rzeczy, a mówi, nie Piotr, my robimy, tak? My, czyli my, ty również, tak? Dzięki temu, że po prostu każdy z nas może coś zrobić, tak? 75 zł za sponsorowanie dziecka. Oczywiście wiadomo, że to nie wystarczy na pełną opiekę, ponieważ te rzeczy, które oni robią, po prostu są szokujące, tak? Po prostu szokujące totalnie, tak? Musicie jeszcze wiedzieć, że ceny w Brazylii są ciutkę wyższe jak w Polsce. Dokładnie tak. Ja powiem wam tak, poszedłem, bo w projekcie było ile tam było tych dzieci? Koło ze 100 dzieci, tak? A, w przedszkolu? Nie, w przedszkolu. W Believers, tak? I więcej. Poszedłem, kupiłem za 800 zł słodyczy. Cały wózek po prostu wypakowany słodyczami. Myślę sobie, ale po prostu im zrobię radochę, tak? Ale będzie fura, będzie po prostu niesamowicie, tak? Pani w sklepie szok, bo cały zapakowany wózek do fula, sneakersów, różnego rodzaju słodyczy. Wiecie, te dzieci nie przytyją, tak? One chude po prostu takie. Może nawet nie powinienem pokazywać tego palca, tylko Kasi palec powinien może pokazać. I mówię, kurczę, przecież nie przytyją, tak? Natomiast mówię, zrobię im przyjemność, tak? I za wszystkie pieniądze, które miałem w portfelu, kupiłem cały ten wózek słodyczy. Torby we dwóch przynieśliśmy, po prostu te torby tych słodyczy. Słuchajcie, powiem wam tak, ta zabawa trwała stosunkowo krótko. 10 minut po prostu rzuciły się na te słodycze te dzieci, oczywiście to jest normalne, po prostu rozdysponowaliśmy. Słuchajcie, po pół godziny nie było śladu nawet po żadnych cukierkach, po żadnych po prostu sneakersach, po niczym nie było żadnego śladu, tak? I te dzieci cały czas po prostu, cały czas nic, to po prostu jak kropla, nie wiem, czy rzuciliście kiedyś kamyczek po prostu właśnie do jeziorka i nawet to nie do oceanu, pluk, nie ma kamyczka, koniec. Ja mówię, a Sergio ma 600 buzi i żołądków do wykarmienia codziennie, 3 razy dziennie, tak? Jedna zmiana wyszła, przyszły kolejne dzieci. Po prostu szokująca sprawa, szokujące sytuacje. Słuchajcie, i my dzięki temu, co robimy, dzięki po prostu twojej działalności, dzięki naszej działalności wspólnej w Dream Teamie, w Monavi, dla More Project, te rzeczy po prostu się realizują. I ty przyczyniasz się również do tych wszystkich zmian. Także powiem wam tak, ja czuję się po prostu totalnie inaczej, aniżeli po prostu kiedykolwiek wcześniej. Niesamowite przeżycie to będzie dla ciebie, kiedy właśnie będziesz tutaj mógł być, będziesz mógł przeżywać te wszystkie rzeczy, będziesz mógł po prostu budować niezapomniane przeżycia, pomóc innym ludziom. Jeśli miałbym tobie powiedzieć od siebie, powiedzieć ci, żebyś zrobił jakiś cel, żebyś miał postawił sobie jakiś cel, to po prostu zacznij składać pieniądze na przyjazd tutaj do More Project, tak? To jest po prostu jedna w życiu wycieczka, jedno w życiu miejsce, gdzie po prostu jestem gotowy po prostu założyć się, że na palcach u jednej ręki, bez względu na to, gdzie byłeś i co widziałeś, możesz policzyć podobne doświadczenia. Ja posłuchałem te, jakie mieli refleksje po prostu topowi gracze, jak na przykład Steve Marriott od nas i inni. I po prostu wszyscy oni byli w totalnym szoku i wierzę, że ty też będziesz. A przy okazji robimy coś naprawdę gigantycznego. Także po prostu dla mnie zupełnie po prostu moja misja życiowa i wizja i misja nabrały zupełnie troszkę innego znaczenia, troszkę innego rozpędu. Myślę, że do każdej rangi, tak? Do każdej rangi po prostu warto sobie postawić ciekawy cel, inny, który nie dotyczy tylko i wyłącznie nas, nawet może naszego zespołu, ale również po prostu uwzględniam po prostu ludzi na zewnątrz. O. Mała ciekawostka jeszcze. Na obecną chwilę, na dzień dzisiejszy, Sergio ma listę 200 dzieci w wieku przedszkolnym, które czekają tylko na sygnał, że mamy mogą je przyprowadzić do przedszkola, do More Project. Także mam takie małe marzenie, żebyśmy w miarę możliwości przyczynili się do tego, że ta lista oczekujących trochę zmaleje, a dzieci w przedszkolach More Project przybędzie. Liczymy na ciebie. Zrób coś naprawdę fantastycznego, dołącz do nas, realizuj swoje cele i marzenia. Przy okazji marzenia innych ludzi też będą zrealizowane, ponieważ jak tutaj już dojedziesz, to być może dzisiaj po prostu to do ciebie nie dociera, tak jak do mnie nie docierało przez wiele lat, tak, bo mówię, w Polsce mamy mnóstwo potrzebujących dzieci i nie tylko, i osób. Natomiast po prostu to będzie zupełnie inny poziom i życzę ci tego, żebyś tutaj również po prostu w tym miejscu mógł być
i żebyś mógł przeżyć te wszystkie niesamowite rzeczy. Mnóstwo ludzi tutaj dojechało, tak? Do tej pory tutaj mnóstwo, sporo ludzi, słyszysz głosy i tak dalej. Teraz twoja kolej. Na niesamowite rzeczy. Razem możemy więcej. That's okay. More. Dream Team More.